Czy zmiana traktatów Unii Europejskiej to śmiertelne zagrożenie dla Polski? Nad tym pytaniem zastanawiam się z panem profesorem Janem Barczem, który również jest wybitnym prawnikiem z prawa międzynarodowego, uczestnikiem konferencji ambasadorów RP, w której ja też biorę udział, i członkiem Team Europe. Dzień dobry państwu. No właśnie, czy to, co zaproponowane zostało jako takie wstępne założenia zmian traktatów przyjęte przez Parlament Europejski do dalszych prac, czy to jest, tak jak mówił pan prezes Jarosław Kaczyński, doprowadzi do anihilacji państwa polskiego? Czy to jest jakieś takie prowokacyjne pytanie, panie profesorze? Krótka odpowiedź będzie jednoznaczna. To jest oczywiście bez sensu, nie ma żadnego uzasadnienia. My jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, bierzemy udział w mechanizmach decyzyjnych, w dyskusjach, które prowadzą do jakichś finalnych rozwiązań, ale nie lekceważyłbym tego typu narracji populistycznej, dlatego że ona ma swoją nośność. I ci wszyscy, którzy się zajmują i zajmowali reformą Unii, wiedzą doskonale, że ona może mieć wpływ na to, co się dzieje, bo lat temu, bez mała 20, podczas debaty nad traktatem konstytucyjnym, no właśnie tego typu narracja doprowadziła do zamrożenia całego projektu, do odrzucenia traktatu i tak. Trzeba było jeszcze kilku lat, żeby wypracować pakiet negocjacyjny, który znalazł swój finalny wyraz w traktacie z Lizbony. I mamy jeszcze drugą, jak już mówimy o tych dyskusjach z ostatnich tygodni, drugi argument, który się pojawia po drugiej stronie dyskusji, zachowując proporcje naturalnie, że nie ma co o tym mówić, bo jest za wcześnie. No to też jest argument nietrafiony, dlatego że dyskusja nad reformą Unii trwa już od wielu lat. Z takim asumptem po wejściu w życie traktatu z Lizbony był kryzys w strefie euro i sanacja i konsolidacja strefy euro, reforma prowadzona z dużym powodzeniem. No i później były inne wydarzenia, które wszyscy znamy, kryzys migracyjny, pandemia, no a ostatnio agresja Putina na Ukrainę, wojna w Ukrainie i to oczywiście sprawia, że musimy patrzeć na to, jak Unia funkcjonuje w inny sposób niż kilkanaście lat temu, ale dyskusja w gronie ekspertów i tych osób, które się zajmują reformą Unii, trwa kilkanaście lat. To, co mamy w tej słynnej rezolucji Parlamentu Europejskiego z 22 listopada, nie jest niczym nowym. Tam wszystkie propozycje w większym lub mniejszym stopniu od lat są już na stole negocjacji, jak to się mówi. I ona jeszcze będzie dalej trwała, ale nie można mówić, że jest za wcześnie, dlatego że po prostu tymi sprawami trzeba się poważnie zająć, a po okresie rządów PiS, po tych 8 latach, no jest olbrzymia susza też w myśli europejskiej w Polsce. Także na ten problem trzeba też od tej strony patrzeć. Czyli to póki co jest, tak jak mówiliśmy to w naszym oświadczeniu, stanowisku konferencji ambasadorów RP, to jest szarża PiS, nietrafiona, dodaliśmy anihilacja rozumu, ale powiedzmy, jakie są główne elementy, tak? No bo gdzie tam jest ta zabierana suwerenność Polski? Jakie są elementy główne, takie rezolucja parlamentu, i pamiętajmy o tym, że jej towarzyszy kilka bardzo poważnych stanowisk grup eksperckich z różnych rejonów Unii Europejskiej, na czele z tą dosyć znaną propozycją ekspertów grupy powołanej przez rząd francuski i niemiecki. To jest francusko-niemiecka, druga jakaś litewska chyba. Tak, no jest kilka poważnych takich opracowań, które zawierają propozycje, w jakim kierunku te reformy powinny iść. No, ja bym wskazał na kilka takich grup problemów i zacząłbym może od obszaru, który jakoś dziwnie nie był wymieniany, a jest zawsze na pierwszym miejscu umieszczany, dlatego że pod wpływem zapędów autorytarnych w Polsce i na Węgrzech, na pierwszym miejscu znajdują się propozycje dotyczące umocnienia mechanizmów nadzorowania przestrzegania praworządności przez państwa członkowskie. I to są bardzo rozsądne propozycje,
zwłaszcza nakierowane na zreformowanie słynnego artykułu 7. Tej procedury, która okazała się, no delikatnie mówiąc, mało wydolna. Ale są tam też inne propozycje, tak. Więc ja bym to podkreślił. To są rozsądne propozycje. To może tego się bał autorytarny... Nie wiem, czy się bał, ale na pewno nie są to rozwiązania miłe tak. dla tego rodzaju zapędów. Ale tak. oprócz tego było kilka, ja bym powiedział takich, żeby w skrócie powiedzieć, tak. grup propozycji bardzo istotnych. Pierwsza dotyczy trójkąta berłudzkiego, jak ja to nazywam, który zawsze sprawia najwięcej problemów w negocjacjach nad reformą kompleksową Unii. To są reformy dotyczące Parlamentu Europejskiego, sposobu podejmowania decyzji w Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej, zwłaszcza obsadzenia Kolegium Komisji Europejskiej. I tutaj pojawiły się propozycje interesujące. Pojawiły się też propozycje takie, które będą wymagały dyskusji, w tak dalekim stopniu, że z nich w ostatnim chwili w rezolucji parlamentu zrezygnowano. One były jeszcze w projekcie przedstawionym przez Komisję do Spraw Konstytucyjnych, ale w ostatniej chwili przed uchwaleniem znikły. Zacznijmy dosłownie po 2-3 zdania na każdy z tych obszarów, bo one są istotne. Większość kwalifikowana zawiera dwie kwestie w sobie. Po pierwsze, i jakie są testy podejmowania decyzji i po drugie, gdzie ta procedura działa, bo to jest w sumie najważniejsze. W tej pierwszej sprawie zgłoszono propozycję obniżenia progów, które teraz mamy. A mamy w tej chwili próg demograficzny i próg liczby państw. Na szczęście w rezolucji z tego zrezygnowano. I słusznie, dlatego że to, co mamy, te dwa progi obecnie obowiązujące, czyli 55% plus 1, jeśli chodzi o liczbę państw, to jest stoi na straży interesów państw członkowskich i co najmniej 65% potencjału demograficznego Unii. To stoi z kolei na straży dużych, średnich państw, interesów tych grup państw. No, te testy zostały wynegocjowane z olbrzymimi trudnościami. A tam było 50-50 chyba, tak? A tam tak. próbowano w jednej propozycji zejść do tego poziomu, w drugiej 60-60, no, tak, różne tak. Ale, mutacje, ale mniej, ale poniżej. Ale to są bardzo trudne sprawy. I tak. będziemy obserwowali, jak się będzie rozwijać rozszerzenie, bo pamiętajmy o tym, że poza Ukrainą, która wyprzedzi Polskę, jeśli chodzi o potencjał demograficzny, to są wszystkie państwa małe albo średnio małe i trzeba będzie po prostu przyglądać się, jak to oddziałuje na dynamikę procesu decyzyjnego, tam gdzie mają zastosowanie te testy większości kwalifikowanych. To docelowo będzie 30, powiedzmy, 5 państw, no to... 36 może być docelowo. 36 docelowo. No, ale ja zakładam, że będzie to rozszerzenie, które będzie przebiegało jakimiś etapami. Tak. I trzeba będzie to po prostu obserwować. Natomiast obecnie wprowadzać to do dyskusji, to było nieroztropne. I jest nieroztropne. Czyli zostaje przy tym, co mieliśmy, to jest co dobre rozwiązania dla Polski całkiem niezłe, dlatego że mamy moc decyzyjną mniej więcej taką jak pod rządami traktatu z Nicei. Drugi problem, który wzbudził też duże kontrowersje, to było to, gdzie ta formuła podejmowania decyzji ma być podejmowana. I tutaj w sumie propozycje obejmują ponad 40 obszarów, w których albo to są obszary nowe, czyli się wprowadza podejmowanie tak. decyzji przez Radę Większością Kwalifikowaną, albo zmienia się dotychczasowo formułę jednomyślności w Radzie na większość kwalifikowaną w Radzie. Tak. I jedno rzecz trzeba od razu powiedzieć, że negocjacje przy rewizji traktatów nad tymi sprawami były zawsze skomplikowane. Ja bym powiedział, że nawet trudniejsze niż dyskusje nad testami większości kwalifikowanej. I zwykle kończyło się mniej więcej na połowie przedłożonych propozycji, które leżały na stole negocjacyjnym. I ja myślę, że podobnie będzie i tym razem, bo tam są propozycje bardzo rozsądne, które warto wprowadzić, na przykład w słynnym artykule 7, zamiast jednomyślność, czy 4/5 większość kwalifikowana, więc ułatwienie podjęcia decyzji w stosunku do państwa, które się nieprzyzwoicie zachowuje, państwa członkowskiego. Są obszary też takie inne, gdzie naprawdę
prosi się o to, żeby ułatwić podejmowanie decyzji i są propozycje bardzo kontrowersyjne, no, na przykład w stosunku do umów międzynarodowych zawieranych w ramach wspólnej polityki handlowej dotyczące usług audiowizualnych na przykład. Zawsze to było problemem i było protestowane na przykład przez Francję. Nie podejrzewam, żeby to tutaj wystąpiła zmiana. Czyli trzeba będzie w każdym konkretnym przypadku badać, jaki jest rozkład interesów państw i będą zapadały wtedy decyzje uzgodnione przez państwa członkowskie. Natomiast są oczywiście obszary związane z priorytetami obecnymi, gdzie aż się prosi, żeby państwa członkowskie takie decyzje już podjęły, tym bardziej, że o czym warto pamiętać, można reformować Unię bez konieczności zmiany traktatów, czyli bez konieczności zawierania traktatu rewizyjnego. No, mam na myśli przede wszystkim wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa. No, tutaj większa wydolność w związku z wojną w Ukrainie, agresją Rosji na Ukrainę, z nałożonymi sankcjami, nas się prosi. Tak. I to można zrobić bez zmiany traktatów. Jest tak zwana procedura kładki. Państwa jednomyślnie mogą powiedzieć, tu i tu podejmujemy decyzję większością kwalifikowaną. Więc sumując to, w tych przypadkach trzeba po prostu się przyglądać, jak będzie się rozwijały rozkład interesów i państwa w toku negocjacji będą to ustalały. I plus, jak już pytałeś o inne obszary, no to trzeba też pokazać, że jest kilka dziedzin też niezmiernie interesujących. To jest to, że kilka spraw proponuje się przesunąć do wyłącznych kompetencji Unii, czyli tam, gdzie tylko Unia może decydować, państwa członkowskie mówią, my rezygnujemy z wykonywania kompetencji, Unia w imieniu nas wszystkich decyduje. No to jest na przykład środowisko, na przykład bioróżnorodność, na przykład zawieranie umów międzynarodowych w tych globalnych sprawach zmian klimatycznych. No ja uważam, że to są propozycje bardzo interesujące i wymagające rozważenia. Tym bardziej, że nie dajmy się nabrać na taką narrację środowisko to wszystko. No, traktat określa, jakie obszary nas interesują Unię i co państwa powierzyły. I w tym zakresie można będzie zmieniać ewentualnie rodzaj sprawowania kompetencji przez Unię. To samo dotyczy kompetencji dzielonych, czyli takie, gdzie działają i państwa, i Unia. Ale Unia jak zacznie działać, no to państwa w zasadzie powinny ograniczyć swoje wykonywanie kompetencji. No jak mowa jest o zdrowiu, no to pod wpływem doświadczeń pandemii no stało się oczywiste, że pewne transgraniczne obszary lepiej będzie, jeżeli będą zarządzane jedną ręką. No to samo ekscytację może wzbudzać edukacja, ale no trzeba doczytać do końca, czego ta propozycja dotyczy. Dotyczy elementów transgranicznych edukacji. No co jest w tym złego, że w dzielonych kompetencjach będzie kwestia uznawania dyplomów, stopni. To, co jest dla ucznia czy studenta przemieszczającego się, naprawdę bardzo, bardzo istotne. Jest jeszcze kilka innych obszarów. No tak, ale te wszystkie, czyli jak gdyby zarówno zakres jak gdyby kompetencji jak gdyby jest no, poszerzony tak w ramach tej rewizji traktatu, ale i również sposób podejmowania decyzji, czyli krótko mówiąc odejście od tego bardziej takie, można powiedzieć, weta, tak, które często jest nadużywane. Które jest twoim zdaniem, bo tutaj czytałem ostatnio taką wypowiedź, dość dłuższą wypowiedź słynnego suwerenisty, suwerennej Polski, dodam, Patryka Jakiego, który mówił, że suwerenność to jest zdolność do podejmowania decyzji przez władzę w najważniejszych obszarach i wymienił na przykład politykę zagraniczną i obronną. Czy to oznacza, że no my tak naprawdę przekazujemy część tej suwerenności? Czy ta definicja w ogóle jest poprawna? To pierwsze pytanie. A drugie, czy przekazujemy oczywiście tej część tej suwerenności w ramach tego sposobu poszerzenia gdyby kompetencyjnego, jak i również sposobu podejmowania decyzji, a jednocześnie uzyskujemy tak wpływ na tą politykę, tak, która jest realizowana w ramach Unii Europejskiej. Tak? Czy to jest? Jak to powiedzieć w kwestii tego zarzutu o zabranie suwerenności? Ja mam wrażenie, że politycy, a szczególnie tacy o zadęciu populistycznym, kierują się przy posługiwaniu się słowem suwerenność
dobrze znano danym powiedzeniem, wolność domku w swoim domku. No tak niestety nie jest. Jeżeli państwo demokratyczne zawiera umowę międzynarodową, to, że powierza pewne kompetencje do wspólnego zarządu, nie jest naruszeniem ani ograniczeniem suwerenności. Ono wykonuje kompetencje wynikające z suwerenności. I tak jest w przypadku Unii Europejskiej. No, Polska przystąpiła do Unii na podstawie traktatu akcesyjnego, który zyskał bardzo mocną legitymację w referendum. No, suweren przemówił, powiedział tak, zgadzamy się, żeby pewne kompetencje powierzyć Unii. I Unia działa w ramach tych kompetencji powierzonych. Jeżeli jakieś państwo nie podporządkowuje się temu ustaleniu, to po prostu narusza prawo międzynarodowe, narusza prawo unijne, z reakcją oczywiście ze strony wspólnie powołanych organów, takich jak Trybunał Sprawiedliwości. I również o tym trzeba pamiętać, wszystkie zmiany z zakresu powierzonych kompetencji wymagają tego typu procedury, czyli traktat rewizyjny musi być w trybie artykułu 90 ze zgodą parlamentu, ewentualnie przy rozpisaniu referendum, musi być zawarty. Tutaj nie ma żadnego naruszenia ani zagrożenia suwerenności. Jeżeli będziemy mieli rząd, który dojdzie do wniosku, że to zagraża naszym interesom, no to jest artykuł 50 Traktatu Unii Europejskiej i można pójść śladem Zjednoczonego Królestwa i wystąpić z Unii Europejskiej. No tak, ale tutaj niektórzy właśnie ci populiści, jak powiedziałeś, i suwereniści, którzy tak z takim nadęciem do tego podchodzą, mówią, że nie będziemy wychodzić, ale wejdziemy do Unii i zmienimy Unię tak, żeby nie wiadomo, czym ona była. W ramach Unii wiesz, trzeba działać. Ale, tak, ale jeszcze dodatkowo tam zadam pytanie, takie pytanie, czy, no bo mamy taki przykład no, Orbana. Tak? Wiemy, że on wykorzystuje swoje weto nagminnie, tak, jako rodzaj szantażu. Właśnie w związku z szantażem, w związku z faktem, że na przykład nie dostaje tych środków z KPO, są zarzuty dotyczące praworządności na Węgrzech. Czy te zmiany traktatowe, rewizyjne, one dotyczyły jak gdyby takie ogarnięcia tego elementu przede wszystkim, czy to jest odpowiedź na rozszerzenie, które nas czeka i tak naprawdę wymuszenie pewnego bardziej efektywnego funkcjonowania Unii i sprawczości też Unii. Najpierw, czy jedno i drugie? Czy to są najpierw Węgry? Trochę na temat działania Orbana. Tak. Trzeba zacząć od tego, że poczynania i Orbana, i w przeszłości również rządu Kaczyńskiego w ramach Unii Europejskiej w znacznej części nie miały charakteru weta, tylko miały charakter szantażu, ordynarnego szantażu. Tak, mówię, weto w cudzysłowie. Była sytuacja taka, że są obszary, gdzie się decyduje jednomyślnie i są takie, gdzie trzeba uzyskać zgodę państw, czyli większość kwalifikowana. I w tych, gdzie nie mogli uzyskać, przymusić innych państw do takiego rezultatu, jak chcieli, czyli na jednym obszarze, to wetowali w drugim. To my będziemy blokować tutaj. Ja pamiętam, że Polska na przykład zawetowała to, co sama popierała, czyli sprawę podatków, tak? Zawetowali, żeby... No najbardziej znany jest kazus rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości. Na przykład, prawda? Tak. Czyli to nie jest weto, to jest szantaż. No, sprzeczny z kulturą działania w ramach organizacji międzynarodowych czy kulturą ograniczenia kompromisu. I mamy takie procedury, gdzie jest jednomyślność. Tak. Na przykład w sprawie decyzji dotyczących rozszerzenia. Tak. I tutaj z kolei no, Orban sięga do tej procedury, żeby uzyskać w innych obszarach coś innego. Czyli to są szantaże. Tak jak... I co warto mieć na względzie, że tutaj się już żarty kończą, dlatego że to są sprawy o substancjonalnym politycznym znaczeniu dla Unii i dla państw członkowskich. No egzystencjalna sprawa dotycząca na przykład pomocy dla Ukrainy dzisiaj, pomocy dla Ukrainy, którą on blokuje. Czy ruszy procedura rozszerzenia. Tak. To leży w naszym interesie. Czy paralelnie do Unii Europejskiej blokowanie przyjęcia Szwecji do NATO. To są podstawowe sprawy. Ja muszę powiedzieć, że się powoli nad Orbanem chmury ciemne już rzeczywiście zbierają, bo Unia i tak już wykazała zbyt dużo cierpliwości. I ten artykuł 7, on jest impotentny, ale zawiera w sobie możliwość, jeżeli państwa pozostałe się na to zgodzą, zawieszenia państwa naruszającego praworządność w uprawnieniach państwa członkowskiego, łącznie z udziałem w procesie decyzyjnym. Więc przed tymi spotkaniami, które nas tutaj za kilkanaście dni czekają, nie wiem, czy nie zostanie
przeprowadzona rozmowa z Orbanem. I że artykuł 7 zostanie, może działać, chyba że... Zostanie pokazany ten, tak. ta możliwość. Moim zdaniem powinna zostać pokazana. Tak. I z różnych rozmów wynika, że coraz więcej poważnych osób się do tego skłania. Bo po prostu z takim rozbójnikiem i trzeba powiedzieć, no agentem Putina w Unii Europejskiej trzeba sobie jakoś poradzić, bo inaczej to jest zagrożenie dla Unii Europejskiej, dla nas też. Czyli z jednej strony chcemy mieć Unię efektywną, sprawną, tak jak trwoga to do Boga, na przykład pan profesor tutaj Glapiński teraz na przykład do Trybunału Sprawiedliwości będzie być może się próbował dopytać, czy można go postawić przed Trybunałem Stanu. Czyli krótko mówiąc, chcemy mieć wszyscy, tak, sprawnej, dobrze funkcjonującej Unii, ale w jakichś obszarach drobnych, tak, pewne bardziej autorytarne czy autorytarni populiści wykorzystują to do szantażu i trzeba usprawnić. Jest to, co dobrze znamy w ramach procedur unijnych. Każdy dba oczywiście o swoje interesy, ale jest to coś, co jest nazywane kulturą kompromisu. Tak. I pamiętajmy o tym, że większość kwalifikowana nie służy temu, żeby wetować, żeby komuś robić na złość, tylko służy do tego, żeby państwa członkowskie siadły przy stole i wypracowały taką formułę decyzji, która jest dla wszystkich akceptowalna. Każdy musi coś ustąpić, gdzieś uzyska, ale efekt końcowy jest podjęcie decyzji. I pamiętajmy, że w tej chwili do ponad 70% decyzji podejmowanych w Unii to są decyzje podejmowane większością kwalifikowaną. Nikt jakoś nie widzi tutaj żadnego zagrożenia. Tutaj nie ma tej anihilacji. Tak, natomiast oczywiście mógł PiS być zagrożony, czy Orban jest zagrożony, dlatego że nie zna kultury kompromisu i jest niekoalicyjny. No nikt nie chce z nimi zawierać koalicji, nawet jak mają dobre pomysły, bo są niewiarygodni. I dla takich przedstawicieli państw niewiarygodnych, jakichś takich nieprzestrzegających praworządności, to jest problem, ale to w żadnym wypadku nie powinien być punkt odniesienia i nie powinno być tolerowane przez pozostałe państwa członkowskie. Bo no tak, to i teraz podważa istotę procesu decyzyjnego. Tak, i rzeczywiście to załóżmy, że no ten punkt, że tak powiem, zostanie ogarnięty, tak, bo rzeczywiście to są ich wartości i interesy, które muszą współgrać w takim bardzo skomplikowanym mechanizmie, tym multi-level governance, prawda, które mamy. Ale pytanie jest takie, no bo żeby jeszcze usprawnić w obliczu do tego, co nas czeka, czyli akcesja Ukrainy, Mołdowy czy Mołdawii, no innych państw bałkańskich i tak dalej, tych 36 państw, no żeby to usprawnić, teraz ja tak wyczuwam taką narrację, tak, ze strony na przykład pewnych ośrodków, think tanków niemieckich, że no jeśli chcecie my rozszerzenia, tak, i to jest adresowane do na przykład Polski, która jest zwolennikiem rozszerzenia, przynajmniej nowy rząd jest zwolennikiem rozszerzenia, będzie zwolennikiem rozszerzenia, to musimy zreformować Unię, tak? Więc bo uważać, inaczej nie będzie rozszerzenia. Dobrze, czy to nie dobrze, jest jakiś taki pretekst, tak? Wiesz, dobrze, zróbmy reformę, rewizję traktatu, dopiero będzie rozszerzenie. Dobrze, że na ten problem wskazałeś, żeby nie wpaść w tą pułapkę dużej reformy Unii Europejskiej. Dlatego, że na szczęście traktat z Lizbony, kierując się doświadczeniami z przeszłych rozszerzeń, wprowadził takie klauzule, które uniezależniają zmiany w instytucjach od zwiększania lub zmniejszania liczby państw członkowskich w tych podstawowych sprawach. Czyli na przykład te testy, o których myśmy mówili, podejmowania większości kwalifikowanej, które zawsze prowadziły do awantur, podczas negocjacji przy rozszerzeniu, teraz, że tak powiem, działają automatycznie. Czyli pierwsza rzecz, którą trzeba mieć na oku, i to jest bardzo ważne, to, że Unia może prowadzić rozszerzenie bez konieczności rewizji traktatów. No, dlatego, może, że, ale to będzie mało sprawcze. Ale można to robić. I można to zrobić. Oczywiście powstaje drugi problem, który też wskazałeś. No docelowo będzie 36 państw, bardzo zróżnicowanych, bo to będą państwa, które będą dochodziły i do poziomu gospodarczego w miarę przyzwoitego i budują demokrację i tak dalej, i tak dalej. W związku z czym zasadny jest postulat, żeby reformować Unię Europejską. Czyli te problemy, które zostały położone na stole, powinny stać się przedmiotem negocjacji, rozważań i tak dalej. Ale pamiętajmy o tych możliwościach, czyli
rozszerzenie powinno biec, negocjacje akcesyjne mogą biec i jednocześnie trzeba myśleć, w zależności od tego, jak to się będzie rozwijało, bo będą w zasadzie, jak myśmy na początku mówili, będzie to rozszerzenie takie etapowe. A mnie przypadkowo w tych wszystkich dokumentach komisji mówi się o słynnej zasadzie regat, która się powstała wtedy, kiedy Polska w tej dużej grupie negocjowała, czyli kto lepszy, ten pierwszy. Lepiej oczywiście przyjmować bloki państw niż pojedyncze, bo ratyfikacja i tak dalej, i tak dalej. Czyli trzeba mieć obie sprawy na oku, ale trzeba uważać, żeby ci, którzy są wstrzemięźliwi do rozszerzenia, te państwa członkowskie, nie próbowały hamować rozszerzenia, powołując się, że najpierw trzeba to i to zrobić. Jest jeszcze jedna rzecz, o której trzeba warto pamiętać, że takie całkowite przesunięcie w przyszłość traktatu rewizyjnego też nie całkiem musi nastąpić, dlatego że można sobie wyobrazić traktaty rewizyjne dotyczące bardzo konkretnych spraw, co do których państwa się godzą. Czyli takie punktowe traktaty punktowe, częściowe zmiany. No, mało kto wie, że po wejściu w życie traktatu z Lizbony myśmy mieli dwa takie traktaty. Protokół hiszpański i irlandzki. Ale tutaj państwa były zgodne, to trzeba załatwić szybko, przedmiot był jasny i tak dalej. Takie projekty też powstały, na przykład w sprawie finalizacji reformy strefy euro. Takiego traktatu ograniczonego do tych spraw. Tak. Nie budzi kontrowersji. Więc może coś takiego powstać. Jak wspomniałem, ten taki postulat, zróbmy najpierw dużą reformę, a później zobaczymy, co będzie z rozszerzeniem, jest również dlatego nie w pełni zasadny, że my mamy te klauzule elastyczności obecnie w traktatach. Czyli jeżeli trzeba będzie podnieść efektywność wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, to można zrobić bez traktatu rewizyjnego. I to jest też dosyć istotne w kontekście negocjacji nad tym, to dużą reformą, dlatego że muszą się zgodzić wszystkie państwa i to jest taki probierz, czy państwa członkowskie się zgodzą na daną reformę, bez ryzyka, że się wszystko będzie odwlekało. No tak, załóżmy, że nie mamy dużej rewizji traktatów i teraz mamy taką sytuację, że z drugiej strony tutaj autorytarni populiści mówią, że my nie chcemy, tak, żeby ktoś nam zabierał suwerenność, nie zgadzamy się kompletnie, tak, na te zmiany, a z drugiej strony są inne państwa, które mówią, że, no, że być może, skoro mamy problemy z niektórymi państwami, to może rzeczywiście Unia się powinna rozwijać według tej koncepcji wielu prędkości, różnych kręgów, które one już dzisiaj występują, prawda, strefa euro, Schengen, to jest jedna strefa, prawda, taka grupa, druga to są te poza strefą euro, ale w ramach Unii Europejskiej, inny krąg to są państwa stowarzyszone, na przykład we wspólnym rynku, ale bez prawa głosu i wreszcie państwa, które zostały nazwane taką europejską wspólnotą polityczną, tak? Więc to w pewnym sensie już występuje i się może to pogłębić. Znaczy, mówiąc, jak nie jesteśmy w tej dyskusji, nie chcemy zwiększać jak gdyby tej efektywności i poszerzać, jak gdyby pogłębiać tą integrację, no to pewnie to nas czeka, tak? To jest niezmiernie istotny problem i Żeby pokazać, jakie on ma oblicza, to trzeba tak powiedzieć. O jednym żeśmy już mówili, czyli rozszerzenie, a zróżnicowanie i koncepcje, które się pojawiły, żeby tym państwom, które aspirują teraz do członkostwa, nadać jakiś taki status quasi państwa członkowskiego. Jakieś członkostwo stowarzyszone i tak dalej, i tak dalej. Myśmy się tym zajmowali szczegółowo niedawno i Fundacja Schumana opublikowała raport na temat Ukrainy jako państwa kandydującego z wnioskiem jednoznacznym. Te państwa kandydują po to, żeby stać się państwami członkowskimi i żadne protezy nie zadowolą tych państw i słusznie. Natomiast to, co się pojawiło racjonalnego i mądrego też ze strony komisji, to jest to, żeby pogłębić proces akcesu. Czyli jeżeli w procedurze akcesyjnej państwo dane przekroczy pewien pozytywny próg, to mocniej go wiązać ze unijnym rynkiem wewnętrznym. I to jest jak najbardziej zasadne. I oczywiście może wystąpić pewne zróżnicowanie w ramach istniejących procedur. Dlatego, że w traktacie akcesyjnym mamy okresy przejściowe. Później mogą być uruchomiona ta elastyczność, która istnieje w ramach Unii. W większym stopniu niż w stosunku w innych przypadkach, ale
Ale nie próba jakiegoś takiego robienia jakichś zastępczych formuł. Czyli nie ma co robić zastępczych formuł, tylko w ramach tego jest pracować w nadziei, że będzie rewizja traktatu. Ale druga rzecz jest, powiedziałbym, nawet ważniejsza, to jest wewnętrzne zróżnicowanie Unii. I tutaj pod wpływem przymiarek do dużego rozszerzenia, które Polskę obejmowało w latach 90. pojawiały się różne koncepcje. One teraz wróciły. W papierze tym francusko-niemieckim one zostały obecnie teraz opisane i tak dalej. Częściowo przynajmniej opisane. I tutaj trzeba widzieć dwa obszary. Jeden prawnicy nazywają elastyczną integracją. To jest to, co widzimy. To, że się państwa członkowskie obecnie zróżnicowały, jest sprawą jednoznaczną. To jest, jak to mówią niektórzy, paradygmat już integracji europejskiej. Ważne, żeby te zróżnicowanie odbywało się w ramach procedur unijnych, czyli mamy strefę euro, mamy strefę Schengen, mamy wzmocnioną współpracę, mamy blisko współpracę w ramach Unii Bankowej. To są procedury, które różnicują status państw członkowskich, ale w ramach przewidzianych traktatami. Nie jest to zagrożenie dla spójności Unii, ale mamy też niebezpieczeństwo zróżnicowania faktycznego i formalnego. I one w ostatnich latach wiązało się z dwoma testami, czy z dwoma obszarami. To była strefa euro, która wyszła z tego kryzysu finansowego, stanęła na nogi, się konsoliduje. I wyraźna stawała się niebezpieczeństwo, że państwa spoza strefy euro zostaną po prostu zmarginalizowane. No ale Unia, jak wiemy, idzie, ma to strategię wspólnej ścieżki. Założenie, że wszyscy wejdą do strefy euro. Nawiasem mówiąc, strefa euro, jak mówimy o reformie ustrojowej Unii, no jest tym obszarem, wokół którego koncentrują się decyzje i dyskusje nad reformą ustrojową Unii. Jak ktoś nie jest w strefie euro, to jest poza tym głównym nurtem. Jak ktoś mówi, nie chce być w strefie euro, no to się spycha na margines procesu integracji europejskiej. Czyli nie jest w tym twardym jądrze, czyli jest jak gdyby tylko... No tak, wiesz, ja na to zwracam uwagę. Wokół, nawet nie siedzi przy stole. Tak? Z kolegami ekonomistami zajmującymi się finansami, bo oni się na tym koncentrują. A my zawsze dodajemy, ja zawsze dodaję, ale miejcie na uwagę jeszcze to, że wejście do strefy euro to jest wejście do centrum decyzyjnego i ustrojowego strefy euro. Jak ktoś tam nie jest, no to na własne życzenie jest na zewnątrz. Jest na zewnątrz. I masz drugie kryterium, chociaż wspomnijmy o nim, no to jest praworządność. Nieprzestrzeganie praworządności spycha państwo niepraworządne na margines procesu integracji. No to Polska to przez 8 ostatnich lat ćwiczyła, a teraz Orban dzielnie zmierza w tym kierunku. I artykuł 7 jest na coraz bardziej bliskiej perspektywie. Też trzeba pamiętać, myśmy o tym mówili jeszcze przed tą audycją, o powiązaniu testu praworządności z członkostwem w strefie euro. No, żeby wejść do strefy euro, trzeba być zaproszonym przez państwa członkowskie, a państwo praworządne nie ma żadnej szansy, żeby tam się znaleźć. Dlatego, że zasada zaufania, która jest podstawą funkcjonowania rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, no w strefie euro jest wielokrotnie, te wymagania są wielokrotnie większe, no bo chodzi o pieniądze publiczne. Czyli mamy tak naprawdę, tak proces, który się toczy od dawna ta dyskusja i będzie się toczył przez lata, więc pytanie, w jakim miejscu tego procesu my jesteśmy, bo wiadomo, bez zgody Polski i każdego państwa członkowskiego żadnych zmian traktatów nie dojdzie. Nie, oczywiście, ale w naszym interesie jest chyba to, żeby nie tylko być krajem praworządnym, jak powiedziałeś, ale przede wszystkim krajem, który aspiruje do tej debaty wobec przyszłości, o przyszłości Unii, o przyszłości traktatu, żeby stworzyć przestrzeń do tej debaty. Jak to zrobić w Polsce? Problem z tą narracją populistyczną polegał na tym, że ona w ogóle próbuje wyłączyć Polskę, czy postuluje wyłączenie z debaty nad tym, co trzeba zmienić. To jest ta anihilacja rozumu, którą... No oczywiście, tak. A trzeba iść w odwrotnym kierunku, czyli trzeba włączyć się w tę debatę, trzeba mieć własne propozycje. Po tych 8 latach jest bardzo daleko idąca posucha, jeśli chodzi o
o stan debaty w Polsce nad tymi problemami, a wszystkie te propozycje, które są zawarte w rezolucji i w tych innych papierach, muszą być przedmiotem dogłębnej debaty, identyfikacji polskich interesów i sformułowania naszych rozwiązań, jakie będzie nastawienie do tych poszczególnych spraw. Są w Polsce ośrodki, które się tym zajmują i myślę, że nowy rząd powinien szybko zabrać się za to, żeby brać udział w tej debacie i żeby mieć dobre wsparcie analityczne. Oczywiście, że tak. No i chyba to jest dobre podsumowanie, na czas na podsumowanie i taki trochę optymizmu, że jednak partie demokratyczne, które obejmują rządy w Polsce, no chcą współpracować, chcą rozmawiać ze społeczeństwom europejskim, z think tankami i w ogóle generalnie być bardziej proeuropejskie, tak widzą korzyści z uczestnictwa w Unii Europejskiej. To jest chyba powiew optymizmu. No tak, tym bardziej, że my mamy wielką odpowiedzialność w tym całym procesie dyskusji nad tym, jak Unia ma się rozwijać, no dlatego, że mamy sąsiada, u którego trwa wojna i który jest obiektem agresji i dla Polski takim podstawowym interesem musi być jak najszybsze włączenie Ukrainy do Unii Europejskiej i zagwarantowanie procedur, które to zabezpieczą. I tutaj myślę, że powinniśmy odgrywać w ogóle rolę taką, jako żeśmy do jakiej aspirowaliśmy kilkanaście lat temu po wejściu do Unii Europejskiej, czyli zająć się tym tak zwanym wschodnim wymiarem, tylko już w bardzo konkretny sposób i tu można dużo zrobić. Zamiast pomachiwać szabelką o nie wiadomo jakiej suwerenności, byśmy mieli suwerenny wkład w sprawę budowy Unii, bo nasze członkostwo w Unii to nie jest tylko to, że ludzie popierają, tak, że mamy pieniądze, mamy dobrobyt, tylko to jest sprawa egzystencjalna z punktu widzenia naszej geopolityki. Teraz jeszcze trzeba też popatrzeć na miejsce Polski w procesie integracji. Zaczynaliśmy z bardzo niskiego poziomu. Oczekiwaliśmy pomocy i żeśmy je otrzymali. Jeszcze je otrzymujemy, a teraz wchodzimy w grupę państw zamożnych, które powoli będą musiały przejmować odpowiedzialność za wsparcie tym państwom, które znajdują się w miejscu, w którym myśmy byli ponad 20 lat temu, a do tego nawet się znajdują w jeszcze gorszej sytuacji, tak jak Ukraina. A w naszym interesie leży, żeby, jak wspomniałem, Ukraina się jak najszybciej znalazła w Europie, czyli w Unii Europejskiej. I to jest fantastyczne podsumowanie, że to jest jednak sprawa egzystencjalna, nasze członkostwo, nasza praca na rzecz zmian traktatów zgodnie z naszymi interesami. Te trzeba interesy wyważyć, ale niewątpliwie nie powinniśmy się spychać do pozycji. No na końcu i tak suweren zadecyduje. I tak na końcu Polska ratyfikując decyduje. Tak, traktat rewizyjny. Dokładnie. Bardzo dziękuję. Moim gościem w programie Dyżurni Ekonomiści Kraju był profesor Jan Bartsz. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.